Kasia Cichopek, 35L, uważa, że dzięki programowi seksy mama oraz jej poradnikom udowadniała Polkom, że ciąża i macierzyństwo nie muszą wykluczać ich z aktywności zawodowej. Bo, jeśli dobrze zorganizuje się czas, można wszystko ze sobą pogodzić. Najważniejszym przesłaniem programu było jednak zmotywowanie pań do tego, by zadbały o swoje zdrowie i kondycję. Cichopek miała na celu udowodnić, że w każdej kobiecie, nawet po porodzie, drzemie seksy mama. Gospodyni programu pomagała zagubionym i niepewnym siebie paniom wrócić do formy, zgubić zbędne kilogramy oraz na nowo odkryć uśpioną w nich kobiecość. Reklama odczarowała mit matki polki, który przez wiele lat towarzyszył nam kobietom w Polsce. Dzisiaj slogan seksy mama którym miałam przyjemność wymyślić i wylancować, jest używany w stosunku do bardzo różnych, innych matek w showbiznesie. W związku z tym mam poczucie, że się wchłonął do słownika umysłowego ludzi, chwali się agencji. News serial i festyle Kasia. Celebrytka dzieliła się z uczestniczkami programu swoimi najbardziej osobistymi doświadczeniami. W ten sposób pomogła wielu matkom inaczej spojrzeć na macierzyństwo i uświadomić je w najbardziej istotnych kwestiach. Dzięki programowi kobiety odnajdywały w sobie siłę, by walczyć o dobrą kondycję, zdrowie i samopoczucie. Cieszę się, że kobiety dbają o siebie, o swoje zdrowie, ale też o swój wygląd, o swoją psychikę. To jest bardzo ważne. Bo wszystko jest razem połączone, cieszę się, że macierzyństwo, stało się trendy, że dzisiaj ciąża dla kobiety to jest dodatkowa wartość, a nie ujma cieszę się, że to, przez co przeszłam, pomogło odczarować ten cały macierzyński świat, mówi. Kasia uważa, że odczarowywała także mity i złe opinie o dochodzeniu do siebie po porodzie. Każdej z sześciu serii uczestniczki, by osiągnąć cel, podejmowały dwumiesięczną pracę nad ciałem i własnymi ograniczeniami. W przemianie pomagali również fryzjerzy i styliści. Stuningowałyśmy około stu kobiet, z czego jednej dosłownie uratowałyśmy życie, bo się okazało, że jest ciężko chora i gdyby nie nasz program, to by się o tym pewnie nie dowiedziała. W związku z powyższym, to był bardzo dla mnie intensywny czas, w stacji ale też bardzo emocjonalny i wzruszający, dodaje. Pamiętacie, jak polki radziły sobie przed pojawieniem się Kasi?